Witam kadrę dowódczą Wojska Polskiego oraz kadrę kierowniczą Ministerstwa Obrony Narodowej. Szanowni Państwo, podsumujmy ten rok ważnych zmian. Zapraszam do obejrzenia spotu. Ustawa o obronie ojczyzny. Rok ważnych zmian. To nowe zdolności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Rekordowy budżet na wydatki obronne. 3% PKB i środki z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Prostszy system pozyskiwania sprzętu. Agencja Uzbrojenia i Rada Modernizacji Technicznej. Przełomowe zakupy nowoczesnego sprzętu. Prosty system wstępowania do wojska. Nowy rodzaj służby. Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. Wyższe zarobki w Wojsku Polskim. Nowe dywizje i jednostki na wschód od Wisły. Polska liderem na wschodniej flance NATO. Jak widzieliśmy, dzięki ustawie o obronie ojczyzny zaszło bardzo wiele zmian w Wojsku Polskim. O zabranie głosu proszę pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Panie premierze, panowie ministrowie, panowie generałowie, panowie oficerowie, żołnierze, szanowni państwo. Rok temu, jak już widzieliśmy to na ekranie, rzeczywiście zapadła decyzja o bardzo poważnym znaczeniu. A dokładnie mówiąc, został zrealizowany pierwszy etap. Bo decyzja w istocie odnosiła się do czegoś, co musi mieć wsparcie w prawie, musi być regulowane przez prawo, ale co dotyczy realiów. Realiów, które mają znaczenie przede wszystkim, jeśli chodzi o obronę narodową, o naszą zdolność do odstraszania, a w wypadku ostateczności, także zdolność do odparcia ataku, ale także chodzi o coś znacznie szerszego. Coś, co określa w niemałym stopniu tej nowej sytuacji, która dzisiaj kształtuje się na świecie, pozycję naszego państwa, a nawet coś więcej. To znaczy status państwa. Status to jest coś innego niż pozycja. Pozycja się zmienia, nawet jeżeli chodzi o najpotężniejsze mocarstwa świata. Raz jest silniejsza, raz słabsza. Natomiast status to jest coś stałego. W naszym wypadku chodzi o status liczącego się poważnego. To było to marzenie mojego świętej pamięci brata, by o Polsce mówiono jako państwie poważnym i podmiotowego, suwerennego państwa. Armia, silna armia jest zarówno oznaką, jak i jednocześnie gwarancją uzyskania tego wszystkiego. I dlatego ten plan, który został zawarty w ustawie o obronie ojczyzny, jest planem odnoszącym się nie tylko do sił zbrojnych. Jest planem odnoszącym się do sytuacji naszego kraju, naszej ojczyzny, do tego wszystkiego, co będzie określało jej los. Jej los, jak już mówiłem, w czasach niepewnych, nowych. Miejmy nadzieję, że ten czas się skończy, że to nie jakaś długa epoka, ale tego nie wiemy. Musimy być przygotowani na każdą ewentualność. Armia. Na to wskazują wydarzenia, wojna na Ukrainie. Musi być dzisiaj armią odpowiednio liczną, jednocześnie odpowiednio uzbrojoną w różnych aspektach. Zarówno jeżeli chodzi o zdolności ogniowe,
zdolności odparcia ataku powietrznego, jaki to dzisiaj na froncie ukraińskim jest szczególnie ważne, zdolności ofensywy. I my musimy doprowadzić do stanu, w którym Wojsko Polskie będzie miało wszystkie te zdolności w pełni. Będzie w stanie się bronić, będzie w stanie kontratakować, bo przecież nie chcemy nikogo piersi zaatakować. Będzie w stanie realizować to wszystko, co jest związane z koniecznością przeprowadzenia działań, które w ostatecznym rachunku prowadzą do zwycięstwa. Zwycięstwa wojny. Musimy budować zwycięską armię. A tych wymogów, które są z tym związane, jest jeszcze więcej. Musimy mieć mocną obronę przeciwrakietową i przeciwlotniczą. Musimy mieć także broń działającą w dalszym zasięgu. Mamy ją już w pewnym stopniu, ale w tej stopień niewystarczającym. Ale przede wszystkim, i to być może jest najtrudniejsze spośród tych wszystkich zadań, które musimy wykonać, musimy mieć odpowiednią ilość żołnierzy i odpowiednią ilość rezerwistów, przeszkolonych, zdolnych do walki. Zdolnych fizycznie i, co równie ważne, zdolnych psychicznie. I to jest, jeszcze raz to powtórzę, zadanie być może najtrudniejsze. Wiem, że zostało podjęte. Jestem ogromnie wdzięczny panu premierowi Błaszczakowi za to, że podjął się w ogóle tego zadania. Mówię o całym zadaniu odnoszącym się do wszystkich aspektów, ale także tego właśnie najtrudniejszego. Najtrudniejszego do przeprowadzenia. Za nami przecież dziesięciolecia, w których sądzono, szczerze czy nieszczerze, tego nie wiem, że wojna, przynajmniej ta wojna w klasycznym sensie, to przeszłość, to coś nie może. Ale od tej wiedzy do zmiany postaw społecznych, zmiany postaw w szczególności młodego pokolenia, jest długa droga. Przygotowanie naszego państwa do obrony, przygotowanie naszego państwa do tego, być także, jak to się dzisiaj mówi, ja nie pamiętam, żeby kiedyś używano takiego określenia, eksporterem bezpieczeństwa, to jest także w wielkiej mierze przebudowa świadomości społecznej. Nasz rząd od przeszło 7 lat, a przedtem jeszcze świętej pamięci Lech Kaczyński jako prezydent Rzeczypospolitej, a przedtem jeszcze jako prezydent Warszawy, podjęli ten wysiłek. Polityka historyczna, polityka pamięci, zmiany programów szkolnych, ale to wszystko natrafia na ogromne trudności. I w walce z tymi trudnościami wsparcie, mówię tu oczywiście o moralnym wsparciu ze strony Wojska Polskiego, odwoływanie się do jego tradycji, dawanie przykładów tego, że ojczyzny trzeba bronić i można bronić, to coś, co może przynieść naprawdę wielkie sukcesy. Wiem, że jest tutaj dużo bardzo dobrych pomysłów i że są one już w tej chwili realizowane, ale trzeba więcej. 250 tysięcy żołnierzy wojsk operacyjnych plus 50 tysięcy WOT-u, bo taki jest cel, to naprawdę nie jest dzisiaj łatwe. Jeżeli to nie ma być fikcja, tylko to ma być armia z prawdziwego zdarzenia. I musimy do tego podchodzić z pełną świadomością tych wszystkich wydarzeń, które w ciągu ostatniego okresu miały miejsce, o których może często nie mówimy i nie powinniśmy mówić, ale które są z całą pewnością częścią świadomości kadry dowódczej Wojska Polskiego. Musimy pamiętać, że nie wszystko było dobrze. I to trzeba zmienić. To trzeba zmienić, to jest nasze zadanie. To nie jest zadanie
odnoszące się do jakiejś partii czy do jakiegoś rządu. To jest zadanie narodowe, polskie. To jest polski obowiązek. Ten polski obowiązek Wojsko Polskie musi wykonać. Jestem przekonany, że dzisiejsze kierownictwo Ministerstwa Obrony jest to całkowicie zaangażowane i że nie jest to tylko poza. Jest to po prostu głębokie wewnętrzne przekonanie. Jestem także przekonany, że jest to głębokie wewnętrzne przekonanie dowództwa Wojska Polskiego, dowództwa, czyli Sztabu Generalnego i wszystkich trzech pozostałych, właściwie dwóch w tym wypadku, rodzajów dowództw naszego wojska. Nie licząc jeszcze WOT-u, ale oczywiście i WOT i dowództwo WOT-u zaliczam do tej grupy. Ten stan świadomości musi być powszechny i to musi być stworzone, to musi być podtrzymywane. Tam, gdzie już mamy do czynienia z taką sytuacją, musimy być gotowi. Dziś nie wiemy, jak zakończy się wojna na Ukrainie. Są przesłanki, żeby sądzić, że może ona się zakończyć pewnym kompromisem, a nie rozstrzygnięciem ostatecznym. A to niestety będzie oznaczało, że niebezpieczeństwa, nowe niebezpieczeństwa mogą przyjść niedługo. My nie życzymy sobie takiego rozwiązania. My w pełni popieramy Ukraińców w ich żądaniu, by całe ich terytorium zostało uwolnione. Ale nie wszystko od nas zależy. Pamiętajmy, że ten stan gotowości musi być uzyskany szybko i wojsko jest tu oczywiście podstawą, ale macie, panie i panowie, prawo oczekiwać wsparcia ze strony wszystkich części aparatu państwowego, ale także ze strony przynajmniej tej części społeczeństwa, która te motywacje, te emocje związane z patriotyzmem, z przynależnością do narodu polskiego rzeczywiście przeżywa. Jestem przekonany, że takich Polaków jest wystarczająco dużo, by nasza armia mogła zrealizować swoje plany. I tego wszystkim życzę. I bardzo, bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję panu premierowi, panom ministrom, panom generałom i całej kadrze za jej aktywność, za gotowość do tej ciężkiej, trudnej i często atakowanej, nierozumianej, a bywa, że lżonej nawet pracy. Dziękuję. Dziękuję, panie premierze. Z logiki tego spotkania wynika, że teraz ja zabiorę głos, także chociaż uprzedziłem zapowiadającego, to tak się właśnie dzieje. Ja chciałbym jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować panu premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. Bo proszę państwa, nie tylko dlatego, że pan premier był przewodniczącym Stałego Komitetu Rady Ministrów do spraw bezpieczeństwa i spraw obronnych, kiedy ustawę przyjmowaliśmy, ale przede wszystkim za przywództwo pana premiera Kaczyńskiego, bo gdyby nie przywództwo polityczne, to ta ustawa by nie została przyjęta. Powiedzmy to wprost. Dzięki przywództwu pana premiera Kaczyńskiego jest ustawa, która stanowi fundament do rozwoju polskich sił zbrojnych, do wzmocnienia zdolności obronnych Rzeczypospolitej. Panie premierze, jeszcze raz bardzo za to dziękuję. A wyjdźmy od sytuacji, jaka ma miejsce, z jaką się stykamy dziś. Oczywiście mamy do czynienia z wojną u naszych granic. Rosja próbuje odbudować swoje imperium. Pamiętamy doświadczenie historyczne pokoleń Polaków. Stanowi o tym, że bez względu na to, czy Rosja była biała, czy czerwona, czy teraz jest putinowska, widzimy to
na zdjęciach z Ukrainy dopuszczała się zbrodni wojennych, była groźna. Była groźna dla narodów zamieszkujących terytorium sąsiednie. W związku z tym nasza diagnoza, aby wzmacniać Wojsko Polskie, ale diagnoza przecież, która nie pojawiła się wczoraj, konsekwentnie mówił o tym świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Pan prezydent mówił o tym w Gruzji, w Tbilisi w 2008 roku. Mówił o tym 1 września 2009 roku na Westerplatte. Wtedy niestety Polską rządziła koalicja PO-PSL, która jako w odpowiedzi na te zagrożenia likwidowała jednostki wojskowe, szczególnie na wschodzie naszego kraju. Fatalnym rokiem był rok 2011, kiedy zlikwidowano bardzo wiele jednostek Wojska Polskiego na czele z 1 Warszawską Dywizją Zmechanizowaną imienia Tadeusza Kościuszki, poprzez brygadę w Lublinie, batalion w Siedlcach czy pułk w Suwałkach. Wymieniam tylko te większe jednostki Wojska Polskiego, które zostały wówczas zlikwidowane, ale można też powiedzieć o Brygadzie Artylerii w Węgorzewie, która też przestała istnieć. Te jednostki dziś odtwarzamy. Większość z nich już odtworzyliśmy. W miejsce 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej jest 18 Dywizja Zmechanizowana, Żelazna Dywizja z dowództwem w Siedlcach, jest 19 Brygada Zmechanizowana w Lublinie, jest również przywrócony pułk przeciwpancerny w Suwałkach. Jest także przywrócona Brygada Artylerii w Węgorzewie. I bardzo wiele jednostek powołujemy do życia, koncentrując naszą energię i uwagę na wschodniej części naszego kraju, dlatego że wychodzimy z założenia, że nawet skrawek polskiej ziemi nie może być oddany agresorowi, gdyż nie dopuścimy do tego, żeby na ziemi polskiej pojawiały się takie zdarzenia, tragiczne zdarzenia, jak w Buczy czy w Irpieniu. Wojsko Polskie poprzez swoją siłę ma odstraszać agresora. W tym procesie właśnie kluczową rolę odgrywa ustawa o obronie ojczyzny. Można powiedzieć w ten sposób, że przyjęcie tej ustawy rok temu, została przyjęta 11 marca ubiegłego roku, weszła w życie dokładnie rok temu. Przyjęcie tej ustawy pozwoliło nam na rozpoczęcie procesu budowy najsilniejszych wojsk lądowych w Europie. I w ciągu, zakładam, w ciągu 2 lat, jeżeli tylko będziemy kontynuować swoją misję, polityczną misję, doprowadzimy do tego, że polskie siły lądowe będą najsilniejsze w Europie, w ramach oczywiście Sojuszu Północnoatlantyckiego. Na tej drodze pokonaliśmy bardzo wiele barier. Jeszcze pewnie wiele barier do pokonania jest przed nami, ale zapewniam Państwa, że wystarczy nam determinacji, żeby do tego doprowadzić. Mówił o tym pan premier Kaczyński, bo to jest jedyna recepta na to, żeby obronić Polskę, żeby odstraszyć agresora. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że wojna na Ukrainie wciąż trwa, że może dojść do takiej sytuacji, o której mówił pan premier Kaczyński. Wówczas tylko poprzez silne Wojsko Polskie będziemy mogli odstraszyć agresora. Jeśli teraz pozwolicie Państwo, przejdę do szczegółów związanych ze wzmacnianiem Wojska Polskiego. Zacznę od liczebności Wojska Polskiego. A więc tak jak to było pokazane na filmie, wprowadzony został nowy sposób, nowa metoda rekrutacji do Wojska Polskiego. Jesteśmy aktywni, ja sam przemierzam Polskę wzdłuż i wszerz. Spotykam się z ludźmi, zachęcam do przystąpienia do Wojska Polskiego. Mamy program Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej. I trzeba odnotować ten fakt, że w ubiegłym roku, a przecież ustawa obowiązywała trochę ponad pół ubiegłego roku, osiągnęliśmy największą wartość, jeżeli chodzi o liczbę nowych żołnierzy. 13 742 żołnierzy.
żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego. To jest największa liczba, jeżeli porównamy od czasu, kiedy został zaniechany pobór, czyli powszechny obowiązek obrony. A więc to jest nasze wspólne osiągnięcie, ale to oczywiście tylko wstęp, tylko pewien wstępny etap do tego, żebyśmy doprowadzili do tych 300 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego i mówię o tym jako o minimalnej wielkości. Jeżeli ten mechanizm pozwoli nam na stworzenie jeszcze liczniejszego wojska, to oczywiście tak zrobimy. Dlatego, że wojsko musi być liczne. Nie sprawdziły się teorie, które przedstawiano wcześniej, te teorie przedstawiane przez celebrytów, geostrategów, którzy mówili, że wojsko musi być nieliczne, za to dobrze wyszkolone. Wojna na Ukrainie pokazuje, że wojsko musi być liczne i musi mieć również rozwinięte rezerwy. Widzimy na obrazach, na zdjęciach z Ukrainy, że wojna, która obecnie toczy się na Ukrainie, przypomina wojnę, drugą wojnę światową, a nawet pierwszą wojnę światową. A więc ważne jest to, żeby Wojsko Polskie było liczne, bo w ten sposób może skutecznie odstraszyć agresora. I oczywiście broń. Wojsko Polskie musi być wyposażone w nowoczesną broń. Chcę bardzo mocno podkreślić, że odkąd Prawo i Sprawiedliwość objęło władzę od 2015 roku, podejmowaliśmy modernizację Wojska Polskiego. Wspomnę tylko o tych największych zamówieniach. To 2018 rok system Patriot, 2019 HIMARS, 2020 F-35, 2021 czołgi Abrams, tu razem z panem premierem Kaczyńskim. Informowaliśmy opinię publiczną o tej transakcji, a jeszcze mniejsze kontrakty dotyczące na przykład dronów tureckich Bayraktar, a również karabinki Grot produkowane przez polski przemysł zbrojeniowy, kolejne Kraby, czyli armatochaubice produkowane przez polski przemysł zbrojeniowy, samobieżne moździerze, RAK. Gama jest bardzo, bardzo duża. Z tym, że trzeba to bardzo mocno podkreślić, że skala tych transakcji wymienionych przeze mnie, oprócz Abramsów, była stosunkowo niewielka. Z całą pewnością nie tak duża, jakie mamy potrzeby, a więc nie odpowiadająca w pełni naszym potrzebom. Ustawa o obronie ojczyzny, dając nam mechanizm finansowania procesów modernizacyjnych, umożliwia nam przyspieszenie właśnie tych działań i podjęcie tych działań w dużo większej skali. Efekty to chociażby to wszystko, co zamówiliśmy w Korei Południowej, a więc czołgi K2, armatochaubice K9, samoloty FA-50. Ten sprzęt już jest w Polsce, już jest w Wojsku Polskim. W tym roku trafią kolejne egzemplarze armatochaubic, kolejne egzemplarze czołgów. W tym roku też na wyposażenie sił powietrznych trafią pierwsze samoloty FA-50. To jest nowoczesny sprzęt. To jest sprzęt kompatybilny ze sprzętem, który dotychczas jest w posiadaniu Wojska Polskiego. Jest to sprzęt kompatybilny ze sprzętem amerykańskim. Przykład FA-50, jak mówią nasi lotnicy, w 80% FA-50 jest tożsamy z F-16, a więc samolot FA-50 pozwoli nam również na kształcenie dużo większej grupy pilotów, na podnoszenie umiejętności pilotów do tego, żebyśmy mogli potem objąć niejako z marszu obsługę F-35, które już w przyszłym roku, pierwsze polskie F-35 będą gotowe. Armatochaubice Krab i K9. W części tożsame, podwozie jest tożsame. Mamy też wspólne plany ze stroną koreańską, żeby
nowy wóz, bo przecież ten sprzęt rozwija się, technologia się rozwija, żeby nowe wydanie Kraba, armatochaubicy Krab, było połączone z K9, żeby to był nasz wspólny produkt polsko-koreański. Czołgi K2, czołgi, które zostały zaprojektowane i zbudowane w XXI wieku, odznaczające się zawieszeniem hydropneumatycznym, które umożliwia większą celność przy prowadzeniu ognia z tych czołgów właśnie w terenie pofałdowanym, lżejsze od Abramsów, idealne dla województwa warmińsko-mazurskiego, a więc dla osłony granicy z obwodem kaliningradzkim, czy też granicy, tu już mówię o województwie podlaskim, z Białorusią, a przecież doskonale zdajemy sobie sprawę z ataków hybrydowych, które są przypuszczane z terytorium Białorusi przy użyciu migrantów. Więc to jest broń skuteczna, żeby odstraszać agresora, dopasowana do warunków geograficznych, które panują w północno-wschodniej Polsce. Jeszcze, co jest niezwykle istotne, tak jak mówił pan premier Kaczyński, naszym interesem narodowym jest to, żeby Ukraina obroniła się przed inwazją rosyjską. W związku z tym wspieramy Ukrainę. Wspieramy również sprzętowo. A więc czołgi z rodziny T-72, ale także nowoczesne armatochaubice Krab trafiły na Ukrainę. Wypełniliśmy lukę, która powstała właśnie sprowadzając w bardzo krótkim czasie, myślę, że to jest nasze wielkie osiągnięcie, sprzęt z Korei Południowej. Sprzęt nowoczesny, sprzęt, który wypełnił z całą pewnością powstałą lukę. A najważniejsze, że on już jest, ten sprzęt już jest na wyposażeniu Wojska Polskiego. To sprzęt, który zapewni bezpieczeństwo w północno-wschodniej części naszego kraju. Ale popatrzmy jeszcze na wielkie wyzwanie z historycznego punktu widzenia, jakim zawsze była tak zwana Brama Brzeska dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Ostatnio w 1920 roku Rosja sowiecka atakowała właśnie używając tego szlaku. Otóż zamykamy Bramę Brzeską poprzez czołgi Abrams, najcięższe czołgi, które jeszcze w tym roku trafią na wyposażenie Wojska Polskiego. A więc czołgi Abrams będą stanowiły tamę, będą stanowiły zaporę nie do przebicia, jeżeli agresor chciałby atakować z tego terytorium, a więc poprzez Bramę Brzeską. I to też jest wielkie nasze osiągnięcie, że już w tym roku pierwsze egzemplarze czołgów Abrams trafią do 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, wchodzącej w skład 18. Dywizji Zmechanizowanej Żelaznej Dywizji. Obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa. Rozwijamy właśnie taką dziedzinę. Rozwijamy, eliminując sprzęt postsowiecki. Już na wyposażeniu Wojska Polskiego są Patrioty. Już są pierwsze wyrzutnie brytyjskie rakiet CAM o krótkim zasięgu, Patrioty średni zasięg, CAM krótki zasięg. Mamy pioruny, polskie pioruny o bardzo krótkim zasięgu, a więc budujemy wielowarstwową obronę przeciwlotniczą, przeciwrakietową. W ubiegłym tygodniu miałem konferencję prasową na lotnisku w Radomiu. Lotnisko jako obiekt infrastruktury krytycznej. Tam odbywały się ćwiczenia przy użyciu właśnie wielowarstwowej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. To było pierwsze ćwiczenie z całej serii ćwiczeń, które pozwolą Wojsku Polskiemu na osiągnięcie gotowości przy użyciu tego nowoczesnego sprzętu, gotowości do obrony. I jeszcze bardzo ważny element dotyczący możliwości przeciwdziałania atakom dronów. To nowy sprzęt, to sprzęt polskiej produkcji, to sprzęt, który sprawdza się
przedstawialiśmy wówczas właśnie również ten sprzęt, a więc tworzymy cały system obrony. Ten system jest nowoczesny, to jest przełom epokowy, powiedziałbym, ze względu na również sieciocentryczność, a może przede wszystkim ze względu na sieciocentryczność, a więc wpinamy do tej jednej sieci wszystkie elementy, zarówno składowe systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, jak i systemy rażenia. HIMARSy również operują w tej samej sieci. F-35 operują w tej samej sieci. F-35 oprócz siły rażenia mają także niezwykle rozwinięte możliwości rozpoznawcze, pozyskiwania informacji. To jest niezwykle istotne w działaniach Wojska Polskiego. W tej dziedzinie też dokonaliśmy przełomu, zamówiliśmy satelity. Mamy dostęp do archiwum, już mamy dostęp do tej wiedzy, do tych informacji, które są zbierane przez satelity. A więc zmieniamy też cały system łączności w oparciu o dokonania Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Wyciągamy wnioski z tego, co dzieje się na Ukrainie. Mamy świadomość tego, że tradycyjny system łączności może być niefunkcjonalny, a więc korzystamy z najlepszych rozwiązań, z najlepszych wzorców, żeby sieciocentryczność stała się faktem. Jeżeli chodzi o wojska lądowe, pozwólcie Państwo, że jeszcze wrócę do bojowych wozów piechoty, BWP. BWP, które były wyprodukowane i są na stanie Wojska Polskiego od lat 60., proszę Państwa, jeszcze w tym roku pierwsze bojowe wozy piechoty Borsuk trafią na wyposażenie Wojska Polskiego. Pozwolę sobie opowiedzieć pewną anegdotę z tym związaną. Kiedy zostałem ministrem obrony narodowej, zaproszono mnie na targi w Kielcach, żeby zaprezentować właśnie Borsuka, ten bojowy wóz piechoty. Obejrzałem interesujący przykład właśnie. Przyszedł następny rok, przyszedł rok 2019. Znów mnie zapraszano na targi do Kielc, żebym obejrzał ten bojowy wóz piechoty. Powiedziałem, że ja już znam ten bojowy wóz piechoty. No ale musiał przyjść rok 2020, żeby tu razem z siedzącym prezesem Polskiej Grupy Zbrojeniowej, żebyśmy doprowadzili do tego, że Wojsko Polskie zamówiło bojowe wozy piechoty i w tym roku już pierwsze egzemplarze BWP-ów trafią na wyposażenie Wojska Polskiego, bo chciano mi znowu pokazywać po raz trzeci ten bojowy wóz piechoty, który doskonale poznałem. Przytaczam ten przykład, żeby powiedzieć o przeróżnych barierach, jeszcze raz, żeby do nich nawiązać i żeby też podziękować tym wszystkim, którzy zajęli się najpierw stworzeniem, a teraz realizują proces wyposażania Wojska Polskiego w nowoczesną broń. Myślę tu o Agencji Uzbrojenia i o Radzie Modernizacji Technicznej. Dziś rano miałem posiedzenie Rady, rozmawialiśmy między innymi na temat amunicji. Przełamaliśmy bardzo wiele różnych barier. Może o dwóch powiem, a więc sfera informacji niejawnych. To traktowano jako fetysz, informacje niejawne, w związku z tym najlepiej to takiego rosomaka, najlepiej byłoby obudować murem i to grubym murem, w oknach wstawić kraty. No i wtedy z punktu widzenia tych, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo, byłby stan idealny. Ale przecież nie o to chodzi. Rosomak ma być użyteczny na polu walki. Te informacje mają być przetwarzane, a nie chronione, zamknięte i niedostępne. Zmieniliśmy też filozofię. Trochę to nam czasu zajęło, ale przełamaliśmy tą barierę. Kolejna bariera, też mentalnościowa. Otóż różne dowództwa, nie będę wymieniał jakie, no ale to zainteresowani wiedzą, chciały zamawiać taką broń, która nie istnieje na świecie, ale która by odpowiadała ich oczekiwaniom. No, oczywiście ambicje są ważne, trzeba być ambitnym w życiu,
No ale jeśli się postawi takie zadanie, które trudno jest zrealizować, no to nie możemy oczekiwać, że osiągniemy nasz cel. A więc przełamaliśmy tą barierę, żeby spowodować, żeby te wymagania odpowiadały rzeczywistości. Żeby te wymagania odpowiadały rzeczywistości. Bo wtedy możemy osiągnąć sukces. Nawet kiedy rozmawiałem z naszym partnerem koreańskim, to Koreańczycy to jest naród bardzo taki pracowity i oni są rzeczywiście bardzo rzetelni. A więc powiedzieli mi, no oczywiście oni mogą spełnić te oczekiwania, tylko zajmie nam to x razy więcej czasu i będzie kosztować oczywiście kilka razy więcej. No i nie mamy pewności, czy osiągniemy ten cel, bo skoro jeszcze na świecie nie ma tych rozwiązań, no to może nam się udać, a może nam się nie udać. A więc jesteśmy pragmatyczni, podchodzimy realistycznie do wymagań, jakie stawia pole walki, ale też przewartościowujemy to wszystko, co było wcześniej, czerpiąc doświadczenia z wojny na Ukrainie. Obserwując, zadając pytania, bo też mamy, co tu dużo ukrywać, mamy możliwości konfrontacji naszych oczekiwań z rzeczywistością, jaka dzieje się na Ukrainie i w związku z tym wyciągamy wnioski jak najbardziej praktyczne. I jeszcze pozwólcie Państwo dwa zdania na temat mechanizmów tych, które dotyczą zamówień broni. Otóż chodzi o HIMARS. Rzeczywiście w 2019 roku zamówiliśmy jeden dywizjon. Stać nas było tylko na tyle. Ale dostarczyć, nasz kontrahent miał dostarczyć nam tą broń w roku 2022, w ubiegłym roku. No więc usłyszeliśmy, że no niestety ze względu na różne kłopoty, głównie mówiono o pandemii, obiektywna przyczyna, termin nam się opóźni do roku 2023. Przyszedł rok 2023, usłyszeliśmy na początku tego roku, a nawet to już było w końcu 2022 roku, usłyszeliśmy, że na pewno to było w końcu 2022 roku, nawet w połowie 2022 roku, usłyszeliśmy, że termin roku 2023 też z przyczyn obiektywnych jest nieaktualny. To musi być rok 2024, bo wojna na Ukrainie, bo różne problemy. Ale znaleźliśmy kontakty w Republice Korei Południowej. Zamówiliśmy wyrzutnie Chunmu, które są bardzo zbliżone. No i okazało się, proszę Państwa, że w tym roku ten dywizjon HIMARS trafi do naszego kraju. A jeszcze Kongres Stanów Zjednoczonych ku naszej olbrzymiej satysfakcji zgodził się na to, żebyśmy zamówili 500 wyrzutni HIMARS. No to jest, proszę Państwa, naprawdę siła. To jest naprawdę bardzo ważny argument odstraszający agresora, bo wszyscy doskonale wiemy, że na Ukrainie, na froncie sprawdza się artyleria, sprawdzają się HIMARSy, no i sprawdzają się wojska pancerne. Tak prowadzona jest obrona przez stronę ukraińską. Tak skutecznie jest prowadzona obrona przez stronę ukraińską. Proszę Państwa, jeszcze raz chciałbym serdecznie podziękować, szczególnie panu premierowi Kaczyńskiemu. Powtarzam to raz jeszcze, gdyby nie przywództwo polityczne pana premiera Kaczyńskiego, nie byłoby ustawy o obronie ojczyzny, w związku z tym nie byłoby tego dynamicznego procesu tworzenia Wojska Polskiego. Dziękuję. Dziękuję, panie premierze. Przed nami krótka przerwa techniczna, po której rozpoczniemy pierwszy panel pod tytułem Priorytety rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.